Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, troszeczkę zaległości spowodowanych tym, że byłem na szachowym turnieju. Nagrywam troszeczkę zaległe partie z Pucharu Świata. Myślę, że nadal fascynują. Jan Krzysztof Duda mierzy się z Magnusem Karlsenem. Była to druga partia szachów klasycznych. Pierwszą partię Janek zremisował kolorem czarnym bez większych problemów. Tam w zasadzie się nic szczególnego nie działo, więc te partie sobie po prostu ominę, ale tutaj mamy partię grę białymi, gdzie właśnie Jan Krzysztof Duda pokazał Lwi pazur. można powiedzieć, że no, miał tę wolę zwycięstwa niesamowitą no i tutaj myślę, że działo się dosyć dużo, odważne decyzje ze strony Janka. Moi drodzy, korzystając też z okazji zapraszam Was na turniej szachowy organizowany online 6 sierpnia o godzinie 19. Link podam w opisie pod filmem lub w komentarzu. Turniej z okazji, no niestety smutna wiadomość, kolega z Kaliningradu, zaprzyjaźnieni szachiści, 44 lata, Piotr Łukinow niestety zmarł, no i taka smutna wiadomość, Tutaj koledzy mnie poprosili, żeby troszeczkę nagłośnić turniej, żeby turniej stał się międzynarodowy. Jest to turniej szwajcarski, 11 rund. Są jakieś tam nagrody finansowe niewielkie, ale to chyba nie jest istotne w tym momencie. Jeżeli ktoś ma ochotę i czas, zapraszam serdecznie do gry. Ja będę grał, nie będzie z tego transmisji, ale no, ja zagram, jeżeli ktoś ma ochotę. Zapraszam, a tymczasem przejdźmy, moi drodzy. No, życie toczy się dalej. Przejdźmy do analizy partii fantastycznej gry arcymistrzów. E4. Janek tym ruchem rozpoczął. E5 zagrywa Carlsen. Skoczek F3, skoczek C6, goniec na B5, posunięcie A6. No, czyli widzimy, że jest partia hiszpańska, a6, gonimy gońca, osoby początkujące, polecam oczywiście nie wybijać tego, tylko odchodzić gońcem na a4. To znaczy tak, wybicie jest oczywiście też możliwe, jest to jeden z debiutów, można tak grać, ale pozycja się bardzo upraszcza i tam bardzo dużo remisów się kończy, partia się kończy w dużym stopniu remisami. O. Skoczek zagrał na e6, no i Roszada. Tutaj też pragnę nadmienić, że bicie pionka na E4 jest oczywiście taki wariant, tak się też grywa, to jest wszystko normalne, ale gramy sobie potem D4 i z planem wieża E1. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłam tutaj do głębszych analiz. Goniec zagrał na E7, wieża zagrała na E1. Posunięcie B5 to są ruchy teoretyczne, normalne. Goniec B3, Roszada i A4. Ciekawy ruch. Zobaczcie, że ten, to posunięcie już gryzie pionka na B5 i grozi bicie na B5. Odbić nie można, bo tam podwisa wieża. Dlatego też wieża zagrywa na B8. A jeżeli byśmy tutaj czarnymi chcieli zagrać na przykład ruch B4, no to mamy od razu białymi zagranie A5, żeby zerwać komunikację tych dwóch pionów. No i tutaj ten goniec czasami ma też przejście na A4. Czasami wieża zagrywa sobie na A4, ewentualnie w jakiejś końcówce. No i ta pozycja jest myślę, że no, normalna. Tak, ale już biały tutaj, powiedzmy, fajnie to rozbił na skrzydle. Więc tutaj, w tym momencie, jak już wspomniałem, bierze zagrała na B8, Janek zagrywa na C3. Tradycyjnie w partii hiszpańskiej planujemy zagrać pionkiem na D4. No i teraz Magnus Carlsen zagrywa ruch niespodziewany, chyba. Tak zresztą z live'a jak oglądałem, to. Tutaj były komentarze. Przygotował prawdopodobnie ruch D5. No właśnie, agresywne posunięcie o co tutaj chodzi? No przede wszystkim, wybić tego pionka należy. Tutaj pionka wybijamy, ale zauważmy, że tutaj jest wzięcie pionka na E5 za moment. Można tego pionka wziąć, jest to sytuacja normalna, tak się gra. No ale jeszcze możemy wtrącić oczywiście. Bicie na B5, bicie na B5, i teraz skoczek zbija na E5. Tutaj jest szereg wymian, tu, to są chyba najlepsze posunięcia, i o co tutaj chodzi. Zobaczmy, że. Białe mają piona więcej, a czarnymi zaś rozwój figur jest szybszy. Może jeszcze tego nie widać na pierwszy rzut oka, bo z tutaj atakujemy skoczka na D5, no ale zobaczmy dalej, bo jest ruch C6 i grozi konkretne zagranie goniec na D6. No teraz widzimy, że te figury są jeszcze niewyprowadzone, więc no, trzeba się tym zająć. Tutaj ruch D4 jest praktycznie grywany zawsze, no i jest goniec D6. No i teraz wieża oczywiście musi uciekać sobie. Do własnego obozu i Hetman H4. To są też teoretyczne ruchy. Zauważmy, że gońce bardzo niebezpiecznie patrzą w stronę króla. Skoczek też jest powiedzmy tutaj no, aktywną figurą, która czasami może wejść do obozu na, skrzydlu, na skrzydło królewskie i atakować. Tylko, że tutaj naprawdę nie ma czym się martwić, no powiedzmy nie ma czym się martwić, silniki są bezwzględne, liczą piona więcej, pokazują przewagę białych, lecz to nie jest takie oczywiste. Silniki silnikami, ja... Powiem Wam szczerze, grałem ostatnio właśnie partię klasyczną, potem patrzę sobie na silnik. Po debiucie, po sześciu ruchach, mój przeciwnik ma plus prawie półtorej, a była to pozycja teoretyczna, gdzie właśnie oddawałem piona. No to są właśnie oceny silnika. Tutaj grają ludzie i na tym się skupmy. G3, no trzeba tak grać, bo tam na H2 grozi, groziły maty. Hetman H3. I teraz, no jak ktoś nie zna tutaj... Niuansów, no to może mieć problemy. Janek jak najbardziej zna i zagrywa wieża E4. Znowu wieża weszła do centrum. Dziwne, trochę, zagranie z jednej strony, tak na, patrząc na, na szybko. Z tego względu, że znowu wieża się porusza, czyli ciężka figura. Można by było prawdopodobnie zagrać gońcem, skoczkiem, ale tutaj. Ja specjalistą nie jestem, po prostu nie znam się na tej pozycji. Widziałem mnóstwo partii na ten temat, lecz żeby się mocno zagłębić, no trzeba trochę czasu poświęcić. Wieża zagrywa na H4 i o co chodzi? No, prawdopodobnie wieża chce zagrać na H4 odpędzić Hetmana. Jest to chyba dosyć logiczne, ale Magnus zagrywa praktycznie od ręki posunięcie G5. I tu robimy wielkie oczy. O co chodzi? Przecież ruch G5 odsłania króla. No, i, i co to w ogóle za ruch? Jasne, zobaczcie, że pionek broni H4. No, kontroluje pole F4. Bardzo ładne posunięcie. No, ale zadajmy sobie pytanie, czy można zbić pionka. No właśnie, przestawmy. Pionka zbić można, ale to się tutaj dzieją teraz poważne konsekwencje, ponieważ jest Hetman F5 i wisi jedna figura. I druga, jedna z figur pada, czarne bez problemu, by wygrały partię. Po G5 Janek zagrywa Hetmanem na F1. No i tutaj się Magnus troszeczkę zamyślił, zastanowił co dalej. No i postanowił jednak wymienić te Hetmany. Król wybił tego hetmana, i teraz, właśnie po, tych wy, po tej wymianie hetmanów, ja myślę, że tutaj białe już mogą być spokojne o to, że partii nie przegrają. E, znaczy, to jest tylko takie moje mniemanie z tego względu, że m, po wymianie hetmanów nie ma jak tego króla za bardzo atakować w sposób bardziej agresywny. No, e, figurami oczywiście lekkimi można atakować, ale teraz to nie jest takie proste. Goniec zagrywa na F5. Jasne, że tam jakiś szach mógł nastąpić, ale tu się wszystko. Broniło na pewno. Pogoniec F5, moi drodzy, to jest taki teraz bardzo ważny moment, który podejmuje Jan Krzysztof Duda. W, znaczy, w tym momencie podejmuje bardzo ważną decyzję, jakie posunięcie byście tutaj zagrali razem z Jankiem. Można sobie zatrzymać materiał i spróbować zgadnąć. Oczywiście, jest to dosyć trudne i długofalowe. Uwaga, Janek. Wcale nie odchodzi wieżą, tylko zagrywa skoczkiem na D2. No ktoś by powiedział, przecież jakby grały tu osoby początkujące, no to podstawiasz przecież wie, że nie możesz oddać jakości. Tak y, zwyczajnie. Tylko pragnę nadmienić, że ta decyzja skoczek D2 jest arcyodważna, grając z Mistrzem Świata. E, no to jest partia klasyczna, gdzie y, y, zwycięzca w tej partii przechodzi do finału Pucharu Świata, więc to jest y, arcystres. Y, no ruch. Przepiękny, odważny, który daje nadal przewagę białym, no ale to jest już poziom ekstremalny, moi drodzy. Ja bym chyba się na takie posunięcie nie odważył. I teraz zobaczcie, że białe nadal mają pionka więcej. Bicie nastąpiło, jest pionek więcej u białych, jest jakość mniej, ale plus następny jest taki, że ten pionek zostanie zbity. Dlatego też Janek się zdecydował na poświęcenie jakości. Goniec zagrywa na E7 i goniec zbija. Na G5. No właśnie, gdyby nie ten pionek G5, to raczej poświęcenie jakości byłoby błędem. E, goniec wybił, skoczek wybił, e, wieża zagrała na A8. No słusznie. Mistrz świata w tym momencie proponuje wymianę wieżyczek, co jest e, na korzyść dla niego. No z tego względu, że jakby była tutaj wieża, tej wieży by nie było e, i tej powiedzmy, no, jeszcze raz, tej wieży nie ma, tej wieży nie ma, bo się na przykład wymieniają, to ta wieża wchodzi za chwilę do obozu i robi krzywdę pionkowi B2, pionek C3 i tak dalej. E, no więc wymiany wie, wymiana wież jest e, niedobra dla białych, Janek zagrywa wieża D1, Skoczek zagrywa na B6, e, no i teraz wieża zagrywa na E1. Co troszeczkę wypuszcza przewagę według oceny silnika, aczkolwiek pozycja jest po prostu równa. Tak ocenia to maszyna. No ale grając tutaj normalnie, znaczy gra, grają tutaj ludzie, no więc. Wiele się jeszcze może zdarzyć. Ja powiem szczerze, jakbym grał z Jankiem te pozycje białymi czy czarnymi, to pewnie i jednym, i drugim kolorem bym przegrał. Siła gry tutaj się na pewno liczy, ale jak można by było troszeczkę lepiej zagrać według ocen, skoczek F3 byłby dobrym ruchem. Dlaczego? Bo zmierzyłby się tutaj, zamierzałby skoczek zagrać na pole E5 no i atakować pionka na F7 razem z gońcem ewentualnie pionka C6, więc jakby tutaj czarne na przykład zagrały skoczkiem na D7, żeby bronić tego pola no to D5 i można tak troszeczkę aktywniej sobie pograć, oczywiście partia mogłaby się toczyć dalej, no myślę, że w stylu agresywnym, jak to Janek tutaj prezentuje moi drodzy, przejdźmy dalej do rzeczy wieża zagrała na 1 i jak było w partii Skoczek c4. Troszeczkę tu się upraszcza. Jest to sprytne zagranie, trzeba przyznać. Brakuje nam tego skoczka na f3, bo jakbyśmy wybili, to skoczek e5 od razu zagrywa i już może te pionki kosić. Brakuje tego jednego tempa, no ale co zrobić? No, skoczka trzeba wybić, bo ten skoczek bardzo niebezpieczny jest i może tego piona nam na b2 męczyć. Po wybiciu, po wybiciu skoczek zagrywa na f3. Widzimy, że no Brakuje tego tempa, bo jakby był ruch białych teraz, no to skoczek ładnie wskakuje. Tutaj wieża może chwilę obronić i skoczek na C4. I myślę, że partia mogłaby być wygrana dla białych już w miarę łatwa. Niestety, tempo za mało. Wieża zagrywa na B8. Skoczek E5 jest w wybicie tego pionka. Widzimy, że nie ma sensu już tak grać wieża E2 i bronić na siłę. Myślę, że po prostu Magnus Carlsen tutaj po prostu zagrałby wieżę A4, sam by obronił pionka, potem by spróbował. Na przykład zagrać F6, są duże komplikacje tutaj. Panowie na pewno dobrze wszystko poprzeliczali. Myślę, że bezpieczniej po prostu. Wybić pionka za pionka, kontrolować sytuację, żeby po prostu białymi nie przegrać przypadkiem tej pozycji, bo wszystko się oczywiście może wydarzyć. Wieża zagrywa na C2, rzecz jasna, i teraz wieża zagrywa na E3 z obroną piona. Plan jest taki, że na pewno skoczek E5 i pionka chcemy zbić. Wieża zagrywa na 1 z szachem, król G2 i wieża na C1, no jasne, no tutaj. Czarny nie ma za dużego wyboru, tylko stara się atakować słabości tam, gdzie one są. No i teraz trzeba spróbować zagrać jakieś posunięcie białymi. No słuchajcie, bo teraz jakbyśmy na przykład zagrali sobie skoczkiem na e5, no to tutaj wieża zbije na c3 i ten pionek na c6 się trzyma. No i mogłoby być bardzo niebezpieczne. Na szczęście nasz polski fighter gra tutaj bardzo dobrze. Wieża E8, czyli szuka aktywności dla swoich figur, to jest niezwykle istotne. I skoczek E5. Zobaczcie, że ten pionek zostaje już zbity, ale to nie przeszkadza w tym, żeby zagrać właśnie wieża E7 i zbić tutaj pionka F7. Wieża z trójki zagrała na C2, wieża F7. Zobaczcie, dwa piony więcej nadal są u białych i tu zrobiły się pionki dosyć groźne ale jeszcze nie na tyle, bo one nie są zaawansowane. Król G8 i wieża C7. No widzimy, że Janek, no on jest pewny, że w tej pozycji nie jest w stanie przegrać i... To jest, to jest, że tak powiem, pewniak na tym poziomie, bo jakość mniej, ale te dwa piony rekompensują bardzo dużo. Nie ma jak się dobrać do pionka F2, bo zawsze skoczek G4 na przykład, tu jakieś szachy są, aktywność. No, Magnus Carlsen wie o tym, że tej partii nie wygra, więc walczy na pewno tutaj o remis. H5 ze strony czarnych, skoczek D7, zobaczmy, sprytnie skoczek chce zagrać. Wieża D1 po kolejnego pionka. Ja myślę, że to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja do gry czarnej, mimo wszystko. Wszystko, chociaż silniki tu są bezwzględne, pokazują remis. E, aczkolwiek zobaczmy na przykład, jakby król chciał zaczerpnąć trochę aktywności tego powietrza, to ten ruch byłby już zły. Zobaczcie, bo skoczek C5 i zbijamy w następnym ruchu pionka. No i to białe tutaj rządzą. E, po wieży D1 e, skoczek dał szacha. Król F8, jakże to słynne, piękne posunięcie, lecz e, to już w zasadzie nic tutaj e, no, nie daje. No, w zasadzie no, chodzi mi o to, że czarnymi tutaj nie jesteśmy w stanie partii wygrać. No, jasne, że tutaj na przykład można by było zbić pionka, ale skoczek wraca sobie spokojnie na F6 i jeszcze trzeba uważać, bo pionek H może tutaj nieźle zasuwać. Wieża zagrała na D2. Carlsena bardziej interesuje pionek F2, no i tak naprawdę tego pionka nie jesteśmy w stanie obronić. Ale jak zagrać, żeby grać dalej aktywnie? No i ten. Ten ruch to jest ruch h4. Po wybiciu ten król się dobrze chowa na polu h3. Tutaj wieżę mu krzywdy nie zrobił, zawsze przechodzę królem. No i wieża zagrywa na f7. Próba wymiany wież. No myślę, że wymiana wież wiąże się z przegraną w tym momencie, bo tutaj wieża za szybko weźmie piona, no to jest już niebezpieczny pionek c5. Ach, nie skręca oczywiście. No więc szach, król e7 i skoczek f4. No dobrze, pozycja jest taka, że trzeba pilnować pionka C6. Czarne muszą uważać na marsz tych pionków. No więc zobaczmy, co było dalej. Po prostu król D6, bo tu panowie grają w zasadzie bez błędów żadnych. I H5 idzie do przodu. Wieża zagrywa na, D, oj, na D2. Na tego piona i król G4. Zobaczcie, no nie ma jak piona bronić na siłę, więc król łapie aktywność. Tutaj jest szach na G7, król F3. I wieża zbiła na d4. No dobra, e, nadal jest w porządku. Białymi tutaj się nie obawiamy. Król jest blisko piona, skoczek również. Wieża kontroluje, a piony mogą robić krzywdę. No i właśnie jest zagrane h6, wieża h7. E, I teraz wieża dała szacha. Bardzo ładny, znaczy bardzo ładny, no normalny ruch. I zobaczcie, że król C5 jest niemożliwe, bo następują bardzo fajne widły. E, I król zagrał na e5. I teraz pytanie do was, co zrobić. Jak byście zagrali w tej pozycji? Można sobie zatrzymać materiał, troszkę przeanalizować, co zrobić. Podpowiem, że no niestety tutaj białe nie wygrywają, ale y, pojawia się pewnego rodzaju fajna opcja. Y, w ogóle w partii to wieża zagrała na E8, ale pytanie, czy skoczek G6 jest dobrym ruchem? No, jest to ruch. Y, jak ruch nie wygrywa, niestety, ale trzeba wiedzieć dlaczego, bo wydawałoby się, że odbijamy wieżę. No bo tak mogłoby być, zobaczcie, po król f6, wieża wybija, król wybija, no i wieża na d6 z szachem, król g5 i wieża zbija pionka. Tak mogłoby być, lecz ta pozycja jest kompletnie remisowa. Jest kompletnie remisowa z tego względu, że pionki są rozłączone, król jest bardzo aktywny, a jak wymienimy jednego pionka w dobrym momencie. No to pozycja pionkowa jest e, również remisowa. Tu wystarczy na przykład zagrać wieżą na B7 i jest totalny remis. E, można, e, możemy jeszcze chwilę cofnąć. E, poskoczek G6, e, tutaj jeszcze raz król na F6, a przepraszam, no, tak, król F6, wieża D4, e, król zbija na G6, wieża D6, król G5, e, wieża C6. A jeżeli czarnymi byśmy w tym momencie zbili pionka, no to wygrywają białe. Dlaczego? No bo jest bicie. To jest kwestia złapania opozycji, i wystarczy zagrać nie król g4, bo król g4 remisuje, tylko król f4 na skośną opozycję. Jeżeli król zagra na g6, to po prostu król g4. I ta pozycja myślę, że powinna być takim. Elementarzem dla osób początkujących końcowa pozycja tutaj białe bez problemu wygrywają. Można sobie to przećwiczyć rzecz jasna. No ale w partii powierza E8 król zagrał na D6, wieża D8, król E5 z powrotem, wieża E8, król D6. No Janek widzi, że może remisować te pozycje, ale nie. Nasz fighter walczy do końca bardzo odważnie, wieża. Daje szacha na E6, król D7 e, i wieża G6. No grożą bardzo nieprzyjemne posunięcia pod tytułem wieża G7 z wygraną pozycją. E, no więc trzeba królem się troszkę zbliżyć e, i dlatego też tutaj białe wzięły pionka. Totalnie bez ryzyka pozycja dla białych, bez ryzyka żadnego, to tylko czarne muszą grać bardzo dokładnie, żeby partii nie przegrać. Wieża zagrywa na d6, skoczek dał szacha wtrąconego, król d7, skoczek e5 się przestawia tu ładnie, król e6, no i wymiana nastąpiła i król e4. Bardzo sprytnie, zobaczcie, że jak wieża zbije pionka. To jest skoczek f7 i zdejmujemy wieżę, są widełki. Jest, byłoby świetnie. E, oczywiście tak nie poszło, król zagrał na e6, no i skoczkiem na g4 trzeba bronić pionka na h6. Wieża a7, bardzo dobra nauka też dla osób właśnie początkujących w końcówkach, nawet nie tylko początkujących. Aktywność figury jest e, kluczem do sukcesu, jeżeli nawet e, walczymy o remis. Tutaj król zagrywa na G5, król F7, skoczek na E3 się przestawia na F5, bardzo fajną placówkę, król G8, G4 podprowadzamy piona, król H7, król H5, no tu już byłoby całkiem dobrze, ale wieża zagrywa na A3 i z tej strony, zobaczcie, ta wieża chce męczyć króla, dlatego też skoczek musi zagrać na F5. Tutaj skoczek jasne by się zasłonił, więc wieża zagrywa teraz na... A5 e, i Król G5. I panowie zgodzili się na remis. E, nie, ma, nie ma jak wygrać tej pozycji w sposób e, naturalny, grając najlepsze ruchy. Bo czarne też zawsze będą tutaj trzymać to związanie. E, ale myślę, że taki remis e, to jest prawie jak zwycięstwo po takiej pięknej walce Jana Krzysztofa Dudy. E, gratulujemy serdecznie. No cóż moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się zdrowo i ciepło, do zobaczenia przy szachownicy, cześć.